Pan Jezus kocha każdego z nas, bez wyjątku. Jego miłość jest ogromna, jakkolwiek się nazywasz. Czy jesteś tu na tym miejscu? Czy słuchasz tego przez internet? Pan kocha każdego z nas bez wyjątku. Jego miłość rozlewa się. Kiedy otwierasz swoje serce, Biblia naucza nas, że Jego miłość przez Jego Świętego Ducha wypełnia nas. Ale kiedy otwierasz swoje serce? Pan pragnie, abyś ty i ja, abyśmy żyli z Nim i dla Niego każdego dnia. Biblia mówi, że Pan jest Bogiem zazdrosnym i smuci Go, kiedy mamy inne ciągotki, kiedy zachwycamy się innymi rzeczami bardziej niż Nim. Słowo Boże mówi, że Pan jest dobrym pasterzem, a myśmy jesteśmy Jego owcami, Jego ludem. Jesteśmy Jego własnością. Ale Pan nikogo na siłę nie trzyma jakby w swoim stadzie. Każdego kocha i pragnie, aby każdy z Nim miał społeczność. Natomiast daje każdemu z nas wolny wybór. Każdy z nas musi podejmować decyzję, czy w każdej chwili, każdego dnia ciągle na nowo chcesz z Nim chodzić i z Nim żyć. Jeżeli tak, On cię prowadzi, On cię uczy. Jeżeli nie, On jest zasmucony. Ty sobie idziesz swoją własną drogą, a On czeka na ciebie z utęsknieniem, abyś przyszedł na nowo do Niego, aby mógł mieć z Tobą społeczność i relacje, abyś mógł do Niego mówić i aby mógł Cię uzdrawiać i napełniać swoją miłością. Taki jest potężny i wielki nasz Pan. Wierzę, że to, co mówię, że to są słowa Boże, że Bóg chce, aby nas ta prawda przenikała. Że każdy z nas jest cenny do Niego. Ale każdy z nas ma wolny wybór. Każdy z nas podejmuje decyzję. Czy wybierasz Pana, czy wybierasz Boga, czy wybierasz sobie życie, aby żyć sobie po swojemu. Jeżeli wybierasz, aby żyć po swojemu, idziesz sobie swoją własną drogą, z dala od Niego. Ale kiedy wybierasz Boga, On wskazuje ci drogę, którą masz iść. On oświeca twoje drogi i twoje ścieżki. Biblia mówi, że na Jego drodze nawet głupiec nie zbłądzi, bo widzi, gdzie ma iść, bo światło Boże oświeca jego drogę. Kiedy wybierasz, aby iść z Panem, jesteś na drodze, która jest oświecona Jego światłem, Jego miłością, Jego obecnością. On jest światłością świata. I kiedy żyjesz z Nim, kiedy Jego Święty Duch cię prowadzi, to On prowadzi cię w światłości. Na Jego drogach jest Jego obecność. Na Jego drogach jest chwała. Na Jego drogach jest Boża moc. On cię uzdalnia każdego dnia, kiedy idziesz Jego drogą. On cię uzdalnia swoją własną mocą, Jego mocą, Jego zdolnościami.
On mówi ci, gdzie masz iść, czy w lewo, czy w prawo. On mówi ci, kiedy się masz zatrzymać, kiedy masz czekać. Tak jak w Starym Testamencie, kiedy obłok się zatrzymał, Izraelici się zatrzymywali. Kiedy obłok szedł, oni szli. I to nie jest tylko, że to był Stary Testament. To jest rzeczywistość w Nowym Testamencie. Pan poprowadzi ciebie i mnie. Jeżeli tylko zechcesz z Nim iść i dla Niego żyć. Cały czas jakby słyszę w swoim duchu, kiedy Bóg mówi, że jesteś bardzo cenny dla Niego i On nie chce stracić nikogo z nas. Ale to każdy z nas podejmuje decyzję. I podejmuje różnego rodzaju decyzje i wybory. I pragnieniem Bożego serca jest to, abyśmy wybierali Jego każdego dnia.